co robisz? Poczekaj! Mali kętrzynianie już wiedzą, kto segreguje odpady, ten oszczędza środowisko i pieniądze. Segregujesz, płacisz 7 zł 68 groszy od mieszkańca. Nie segregujesz, wydajesz 13 zł i 58 groszy. Drodzy mieszkańcy Kętrzyna, segregujmy odpady. To się naprawdę opłaci. Tutaj akurat widzimy, jesteśmy w szatni. Szatnie nam zalało dość mocno, około 10-15 cm. Także skład materiałów tutaj, jak widzimy, piwnice. Także no, póki straż nie przyjechała, musieliśmy sobie radzić jakoś sami, ale akurat przyjechali, także pomogli nam dość znacznie. Zalane ulice, budynki użytku publicznego i piwnice. To skutki ulewy, która w miniony wtorek nawiedziła nasze miasto. Pogoda rzeczywiście była bardzo energiczna i to było chwila, chyba jak wszyscy kęczyniacy zaobserwowali, nagła zmiana pogody, bardzo silny, ulewny deszcz, który spowodował to, że zostały podtopione budynki użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne, budynki jednorodzinne, pozalewane garaże, pozalewane samochody, studzienki kanalizacyjne, które również cofały wodę tą kanalizacyjną. No było nieciekawie. Do walki z wodą ruszyli strażacy. Zarówno ci z Kętrzyna, jak i ochotnicy z terenu naszego powiatu. Żeśmy przyjęli około 60 zgłoszeń. W 31 przypadkach żeśmy interweniowali. Powiem tak, 4 godziny wytężonej pracy, blisko 180 odnotowanych uczestników tego, czyli strażaków OSP i PSP i 31 interwencji w ciągu tych paru godzin, które trwały czasami od 15 minut do nawet do 2 godzin, bo takie były ilości wody do wypompowania. Świadczy to jednym, jeszcze jesteśmy malutcy przy tym, jak aura okaże się dla człowieka niekorzystna. Z wodą walczyli też sami mieszkańcy, bo strażacy nie do wszystkich mogli dotrzeć od razu. To znaczy, no, nie mieliśmy żadnego manewru po prostu, bo dużo wody było, prawda? Studzienki były pozapychane. No i musieliśmy na nich czekać, nie tylko tyle, co żeśmy przyjechali. No i zaraz straż dotarła do nas. Szybko zaczęło zalewać po ulewie? Bardzo szybko, no dosłownie błyskawicznie. No tutaj studzienki nie odprowadzały wody, prawda? Lało się przez okna, także no błyskawicznie. No oczywiście, że trochę trwało. Mogę tylko przeprosić tych mieszkańców, którzy no, na żądanie i pomocy nie otrzymali jej w ciągu przysłowiowych paru minut, no ale niestety było tego tak dużo, że mimo tego, że wezwaliśmy strażaków z całego powiatu, nie dane było po prostu wszędzie szybko dojechać. Od 2 dni w Ołbuszu trwa akcja strajkowa w szpitala i komisje Rady Powiatu zastanawiają się, w jaki sposób rozwiązać umowę z państwem. Zastanawiają się nad możliwością wprowadzenia rozwiązania umowy o współpracy z dnia 31 lipca 2009 roku, najlepiej z winy grupy rozważań, tak? Z powodu braku deklaratywnej wielkości środków finansowych na inwestycje, braku menadżerskich kadry zarządczej i co mnie najbardziej zdziwiło, ciągłej zmiany, 17 dyrektorów i zastępców w ciągu 4 lat. Powrócenie do możliwości ponownego rozszerzenia działalności ZOZ w Ołbuszu do zakresu sprzed jego przekształcenia. Również za pomocą właśnie Twittera, to jest narzędzia, jak mówię, reżyserisz guru polskiego marketingu, no nieocenione. Miałem kontakt z samorządowcami właśnie z Ołbusza i po 2-3 pytaniach takiej rozmowie jeden z radnych, to też żadna tajemnica, bo on po tym się podpisał, to jest w internecie, odpisuje i tak. Szkoda gadać. Właśnie szpital ma akcję strajkową. GNS ma 70% szpitalu, szpitalnej spółce i robi co chce. Reszta na moim timeline to mamy niezorientowanych, czyli ta linia czasu, na której politycy
dziennikarze publikują swoje wiadomości. To, ja mówię, ja takich rzeczy to jest jeszcze do bólu. To jest sprawa doktora, już mówię, kolejny szpital Krośno-Obrzański. I tu jest doktor Zdolny, tak, który został wyrzucony z pracy za to, że zaczął głośno upominać się o narażenie na szpital, no funkcjonowanie szpitala, na nierealizowanie umowy, która wcześniej była zapisana, na nierealizowanie pakietu socjalnego dla pracowników. I mówię, bo to jest dużo tych materiałów. One są dostępne oczywiście no, po takiej głębszej penetracji sieci i tych tygodniowych organów. No chciałbym, żeby pan ewentualnie powiedział, bo pan doktor zakładał, że tam nie mogą. Kętrzyn nie chce pójść drogą Giżycka i Mrągowa. Władze powiatu nie podejmą rozmów w sprawie prywatyzacji szpitala. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu swoją prezentację pokazała grupa Nowy Szpital, która chciałaby przejąć zarządzanie kętrzyńską placówką. Stanowisko zarządu powiatu jest takie, jakie było wyrażone na sesji. To znaczy dzisiaj nie ma żadnej koncepcji na zmianę struktury właścicielskiej w szpitalu. Ja również chciałbym powiedzieć jako radny Prawa i Sprawiedliwości, że nasze stanowisko jest również bardzo konsekwentne od zawsze. Znaczy my uważamy, że jeśli prywatny właściciel twierdzi, że szpitalem można zarządzać w sposób bardzo kreatywny i bardziej efektywny, to dlaczego władza publiczna może nie tego nie robić? My jesteśmy konsekwentnie za tym, żeby szpitale były w rękach publicznych. To znaczy tylko wówczas jest gwarancja dla mieszkańców miasta Kętrzyna i dla obywateli, że będą mogli korzystać swobodnie ze służby zdrowia i nie będą dzieleni na tych, którzy mogą za służbę zdrowia płacić lub nie. Przejęcie szpitala niesie za sobą ryzyko utraty miejsc pracy przez część personelu, a na to powiat zgodzić się nie chce. No to są stanowiska, które tak naprawdę są najbardziej zagrożone, tak? No przerzuca się koszty funkcjonowania szpitala najczęściej na pracowników, najczęściej na tych pracowników najniższego szczebla, czyli to są pielęgniarki, to są pracownicy obsługi, również pracownicy administracji. Jak wiemy, z jakim bezrobociem mamy do czynienia w powiecie kętrzyńskim, w mieście Kętrzyn, więc dzisiaj dodatkowy taki strzał w postaci sprywatyzowania szpitala i nie daj Boże narażenia na utratę pracy pracowników, którzy tam jeszcze pracują, byłby dramatem w skali miasta i w skali powiatu. Kętrzyński dworzec, jaki jest, każdy widzi. Podobny do innych, nie grzeszący nowoczesnością i wygodą. By mógł być ładniejszy chyba, co? Ładnie jest, nie? No. Są ładniejsze w ogóle. Żeby coś można było zjeść, czy jakiś bar mały, a tak to tutaj nic nie ma kompletnie. Przedtem to było kiedyś, ale teraz nie ma. No na pewno, na dzisiejszy nie. Przydałoby się na pewno remont zrobić i nie tylko. Niedługo może się to jednak zmienić, bo koncepcja remontu dworca jest już gotowa. Burmistrz najpierw pokazał ją w naszej telewizji. I do naprawdę pięknego miejsca, które będzie służyło także różnym instytucjom związanym z miastem Kętrzyn, z turystyką, z organizacjami pozarządowymi. A w minionym tygodniu już oficjalnie zaprezentował koncepcję części radnych i mieszkańcom. Chodzi o to, żeby też to żyło, żeby ten obiekt powtarzał nie był posłuchał. Jeżeli mamy teraz tu toalety, tak, z możliwością łatwego dojścia z każdej strony. Tu mamy tą część gastronomiczną z możliwością sprzedaży, trasy, etc., żeby to zostawić dla ludzi. A ta gastronomia bardzo taka krótka, taka jak szybka, jak w Orlenie, gdzie indziej jest powiedzmy. I miejsce sobie poczekania w pewnym sensie sobie. Czytam gazetę, czekam na kogoś i tak dalej, zimowy, jesienny wieczór. Te możliwości nam się otwierają na różne stowarzyszenia. Myślałem o tym głośno w kontekście PTTK, myślałem głośno w kontekście Towarzystwa Miłośników Licha Redek, Towarzystwa Miłośników Kętrzyna, a więc takich instytucji, które by też z racji usytuowania tego dworca były naturalnym elementem później na duże stosunki konferencyjne. Natomiast ta część właśnie, z uwagi na odrębne wejścia, to powiedzmy jest element dla biur usługowych, chociażby firmy Konec. Tak? Mówię pod kątem optymalnego wykorzystania wszystkich budynków i żebyśmy szukali nowych funkcji dla różnych budynków, bo mamy już niedługo, także z Państwem
trudną i niełatwą dyskusję z każdego punktu widzenia naszego także, myślę, i waszego, jeśli chodzi o szkołę. Na przykładzie gimnazjum, czyli gdy wszystko topnieje w oczach. Nie można to stać, nie możemy ładować wielkie pieniądze 280 okien i przepatrywać jak 5 klas stoi pusty. Więc to musimy wszystko optymalnie wykorzystywać. I proszę pokazać, jeśli ja mogę pana prosić o ten piętro, tak? I właśnie gdy ta sala konferencyjna, która służy, dalej tu mamy moment powiedzmy, bo ten biur, która nam potrzeba, 6-8 pokoi, która służy po przejściu, która służy dla, bo to przejście, przepraszam, byłoby tutaj czy tutaj? Tu. Ta szkala winda panoramiczna, bo są niedostępne różne inne. Więc tu jest przejście. Teraz, czy komend wykorzystuje, czy te stowarzyszenia, które można też przejść i też na te piętro wprowadzić, i powiedzmy ten, wykorzystać tą część dotyczącą Waoli, bo Waolia wtedy się przenosi tam. Jeszcze raz wrócimy na sekundę na parter. Już są uzgodnienia wszystkie. Waolia mówi krótko. My potrzebujemy jedną klasę i jedną zaplecze. My nie potrzebujemy tej całej sytuacji i odpowiedzialności, jak dzisiaj i wielkich pieniędzy w utrzymaniu. My potrzebujemy jedną klasę i jedno zaplecze. I tak samo PKP. Jedna kasa, jedno zaplecze. I część, Andrzej przypomni mi tam tej sterowni, tak, którą mamy tutaj gdzieś umiejscowić, dotyczącą funkcjonowania trakcji telekomunikacyjnych, jeśli chodzi o dworzec. Od pomysłu do realizacji droga jednak daleka. Radni już dziś głośno pytają o koszt takiego przedsięwzięcia, a sam dworzec trzeba jeszcze przejąć od kolei. Będzie podpisany akt notarialny i miasto Kętrzyn będzie właścicielem dworca. Natomiast druga płaszczyzna działań związanych z adaptacją dworca na nasze cele to jest wykonanie koncepcji i w środę w ubiegłym tygodniu była prezentacja tej koncepcji przez projektanta. Jesteśmy zadowoleni z tej koncepcji, to dobry projekt i w tej chwili na podstawie tej koncepcji będziemy przystępowali do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i planujemy, że ta dokumentacja będzie wykonana do końca obecnego roku. Podróżni wątpliwości nie mają. Pomysł odnowienia dworca to strzał w dziesiątkę. Bardzo dobry. No dobry. Niech będzie. Wszystko, co lepsze będzie, to jest lepiej dla wszystkich. Bardzo dobry pomysł. Bardzo. To by złotówka Kętrzyna, jakby nie było. Tyle. Dla najlepszych dyplomy i nagrody, potem ostatni dzwonek i wakacje. Od piątku dzieci i młodzież mogą cieszyć się czasem wolnym od szkoły. Choć do szkoły zajrzeć w wakacje warto. Przede wszystkim mamy półkolonie. W każdej szkole będą po dwa cykle półkolonijne, a tak, żeby dzieci te szczególnie wymagające troski, opieki, te, których rodziców nie będzie stać na wyjazd jakiś letni, w czasy, były w Kętrzynie z atrakcjami takimi jak nasz kompleks basenowy, jak kino, jak zajęcia wewnątrz szkół, jak powiedzmy zajęcia na zamku, zwiedzanie miasta, poznawanie jego historii. Także myślę, że te dwa miesiące dla tych dzieci, które będą w Kętrzynie, będą ciekawe i interesujące. Wakacje to czas zabaw, ale warto zadbać też o swoje bezpieczeństwo. W naszych letnich programach będziemy poruszać tematy bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wypraw, na przykład nad wodą. Tego nie ma za dużo w zrozumieniu tego, że można zawsze o tym mówić i trzeba mówić, bo do młodego człowieka to musi często, tak mówmy sobie szczerze, być jemu przypominane, często do niego trafiać, no bo to są różne zagrożenia. Żyjemy teraz coraz bardziej niestety w świecie nowoczesnym i tych różnych sytuacji i komunikacyjnych i nie tylko jest coraz więcej, no i trzeba być ostrożnym. Bo dzisiaj to mówiłem, będę powtarzał do znudzenia. Życie jest cudem, życie jest bezcenne. Wojciech Jałoszewski nie jest już trenerem Granicy Kętrzyn. Zarząd Granicy swoją decyzję ogłosił podczas piątkowego walnego zebrania członków klubu. Jego miejsce zajmie Mariusz Niedziułka, który ostatnio pracował z Mrągowią Mrągowo. Chciałem po prostu pewne rzeczy jak gdyby sam objaśnić, powiedzieć, bo bardzo by mi było przykro, żeby trener się dowiedział z prasy czy od jakiegoś kolegi, że został zmieniony i tak dalej, ale to po prostu nastąpiło też i na życzenie trenera samego, bo
chodzi o pana Wojtka Jałoszewskiego, który po prostu myślę, że już zrobił wszystko z tą drużyną i więcej nie dał rady. Jałoszewski z granicą pracował ponad 4 lata, w międzyczasie w świetnym stylu awansując z nią do trzeciej ligi. Zarząd chciałby więc, by trener pozostał w klubie. Ja z Wojtkiem nie rozstaję się już na dobre, że mu podziękowałem. Zaproponowałem mu prowadzenie których z drużyn młodzieżowych i tutaj jeszcze decyzja nie zapadła. Ja chciałbym go zagospodarować, bo to jest bardzo dobry szkoleniowiec, szczególnie ma dobre podejście do młodych ludzi, a później z tego są właśnie seniorzy. Nowy szkoleniowiec Granicy na zebranie dotrzeć nie zdołał. Do pracy w Kętrzynie podchodzi jednak z dużym optymizmem. Sporo wskazuje na to, że wraz z trenerem z Mrągowa do Kętrzyna może trafić także Mariusz Machniak. Najlepszy strzelec trzeciej ligi, a także trener Mosiru już zimą łączony był z Granicą. W galerii Kętrzyńskiego Muzeum można oglądać wystawę fotografii Moniki Ekiert-Jezusek, artystki na co dzień mieszkającej w Węgorzewie. Znaczy, pani Monika, myślę, że już wypłynęła na ten świat artystyczny. Co prawda mierzy to się zwykle taką popularność artystyczną, ilością wystaw. Pani Monika to w zasadzie taka bardzo poważna pierwsza wystawa. Poprzednie wystawy też były poważne, no ale nie w placówkach muzealnych. Obecnie ma już nowe propozycje. Dzięki temu, że odważyła się pokazać swoje prace u nas w muzeum, może dotrzeć do szerszej publiczności. Sny niespokojne. Właśnie taki tytuł nosi wystawa, którą można zobaczyć na Kętrzyńskim Zamku. Jest osobą, która przez długie lata zajmowała się fotografią. Ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny na filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na Wydziale Malarskim. I to widoczne jest w jej pracach. One są niezwykle malarskie i to jest zupełnie inna fotografia niż ta, do której zwykle przyzwyczailiśmy się na wystawach fotograficznych. To jest fotografia tak zwana kreatywna. Ona tworzy te prace, komponuje je, sama szyje. Tutaj na wystawie są zgromadzone nawet rekwizyty, które sama przygotowywała. Więc jest to coś innego, coś nowego w tym polskim świecie fotografii, gdzie dominuje przede wszystkim jakaś fotografia reportażowa, czy chwytana gdzieś po prostu w naturze, wśród ludzi. No tutaj to są w większości prace pozowane, ustawiane, studyjne. No bardzo ciężko czasem pani Monika dochodziła do takiego efektu metodą długich prób, poszukiwań i to widać, że to są obiekty, dzieła, fotografie skończone, ale bardzo wiele osób, które tu do nas przychodzi, niektóre z tych fotografii bierze za dobrze wykonane obrazy. Jeśli wierzyć zapewnieniom znawców sztuki, Monika Ekiert-Jezusek ma przed sobą świetlaną przyszłość. Jej prace już dziś znajdują uznanie w oczach innych artystów i krytyków. Mamy tutaj dwie prace, które nawiązują do znanych obiektów, znanych dzieł malarskich. Mianowicie fotografię, która jest jak gdyby przetworzeniem obrazu Olgi Boznańskiej z dziewczyną z chryzantemami. Zresztą ten obraz znalazł się na ścianie za modelką. I mamy jeszcze takie bardzo mocne nawiązanie do późnorenesansowego, czy już wczesnobarokowego obrazu holenderskiego mistrza Vermeera van Delft. No, obraz jest, kiedy pierwszy raz go zobaczyłem, od razu miałem skojarzenia z tym holenderskim mistrzem, zarówno jeśli chodzi o światło, o cień,
no przede wszystkim o ubiór modelki. Jest po prostu skopiowany, dokładnie uszyty według tych wzorów z obrazu. Na koniec przypominamy, Kętrzyńskie Muzeum otwarte jest codziennie od 9 do 18. W weekendy galerię odwiedzać można do godziny 17. Segregujmy odpady. To się opłaca. Mamo, co robisz? Poczekaj! Mali Kętrzynianie już wiedzą, kto segreguje odpady, ten oszczędza środowisko i pieniądze. Segregujesz, płacisz 7,68 zł od mieszkańca. Nie segregujesz, wydajesz 13,58 zł. Drodzy mieszkańcy Kętrzyna, segregujmy odpady. To się naprawdę opłaci. Trzy przedmioty, trzy tworzywa, jeden cel. Segregacja. 1 lipca śmieci przejdą na własność samorządu. Oznacza to, że gmina będzie zajmować się ich wywożeniem i składowaniem. Mieszkańcy po wypełnieniu deklaracji odpadowej w Urzędzie Miasta co miesiąc będą uiszczać opłatę śmieciową. Do tej pory w wielu gminach śmieci, papier, plastik, szkło trafiały do jednego kontenera, a potem na wysypisko. W Kętrzynie już od dawna można segregować odpady. Teraz warto to robić nie tylko dla recyklingu i ochrony środowiska, ale także po to, aby oszczędzić pieniądze. Teraz kilka słów o tym, co i jak segregujemy. Na ulicach Kętrzyna znajdziemy cztery rodzaje pojemników. Niebieski, żółty, biały i zielony. Do niebieskiego wrzucamy papier. Czyste gazety, czasopisma, papier biurowy, niepotrzebne książki, torby papierowe, kartony, tekturę, kartony po sokach i mleku. Nie wrzucamy worków po cemencie, tapet, pieluch czy artykułów higienicznych. Do pojemnika żółtego wrzucamy plastik. Czyste, zgniecione i puste butelki po napojach, puste opakowanie po kosmetykach i chemii gospodarczej, torby foliowe, kubki po jogurtach i plastikowe zakrętki. Nie wrzucamy tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, butelek i pojemników z zawartością tworzyw piankowych i styropianu oraz sprzętu RTV i AGD. Do pojemników białego i zielonego trafia szkło. Do tego pierwszego szkło bezbarwne, do zielonego kolorowe. Do tych pojemników wrzucamy czyste butelki i szklane opakowania oraz słoiki. Nie wrzucamy opakowań po lekarstwach i szkła laboratoryjnego, strzykawek, termometrów, szkła okularowego, zbrojonego i szyb samochodowych, ekranów, lamp telewizyjnych, żarówek, luster, porcelany i zniczy, misek, talerzy oraz doniczek. Wszystko to, czego nie wrzucimy do tych pojemników, trafi do kontenera pomarańczowego lub innego odpowiednio oznaczonego. Oprócz nich można też tu wrzucać odpady budowlane w niewielkiej ilości, złom, tekstylia, odpady higieniczne i popiół. A co zrobić z odpadkami żywności, ogierkami, kwiatami, resztkami owoców, skoszoną trawą i liśćmi? To wszystko wrzucamy do pojemnika na odpady biodegradowalne koloru brązowego lub innego odpowiednio oznaczonego. Ostatnia ważna informacja. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne typu telewizor, pralka, telefon, żarówka, a także opony i leki należy oddać do specjalnie wyznaczonych punktów zbiórki odpadów wskazanych przez miasto. Szczegółowe informacje na temat utylizacji odpadów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kętrzyn.com.pl oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Wojska Polskiego 11. Segregujmy odpady. To się opłaca. Andrzej Adamiak, witam w rozmowie tygodnia. Dziś w naszym studio gościmy wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kętrzynie, pana Rafała Rypina. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Rafał Rypina, jeden z dwóch radnych, którzy nie poparli planowanej wymiany autobusów miejskich w Kętrzynie. Dlaczego?
może tak na wstępie powiem, że nie byłem przeciwny zakupowi tego taboru, tylko byłem przeciwny zakupowi o takiej długości, tak? Bo warto tutaj wyjaśnić mieszkańcom, że planowany jest zakup autobusów o długości 10 metrów. Do tej pory po Kętrzynie jeżdżą autobusy o długości 12 metrów i według mnie w pewnym sensie cofamy się. Tak, bo ja jestem przewodniczącym też Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów i rozumiem swoją funkcję w ten sposób, że będziemy się rozwijać. Tak? A tutaj wygląda na to, że nasze miasto zaczyna się zwijać. Już okazuje się, że niepotrzebne nam są duże autobusy, wystarczą nam już mniejsze. A jak wykazała sonda, którą Państwo przeprowadziliście w zeszłym tygodniu, ludzie też mają wątpliwości, czy akurat w godzinach szczytowych zmieszczą się w tych autobusach mniejszych. Jednak 2 metry to jest spora różnica w ilości miejsc, bo te autobusy, które są planowane do zakupu, to mają 70 miejsc. W tych, które obecnie jeżdżą w naszym mieście, no jest miejsce 80-90, czyli gdzieś tam te 10-20 osób może się nie zmieścić. Uważa Pan, że te mniejsze autobusy będą niewystarczające, że są takie linie, które faktycznie można spotkać zapełnione? No tak, szczytowe są linie dowożące na przykład młodzież do szkół. Jest to bodajże godzina 7:15. Na cmentarz też po godzinie 9:00 sporo osób jeździ. Tak samo powrotne autobusy, gdzie ludzie kończą pracę i wracają do miasta, to są godziny szczytu. No, jeszcze jeżeli chodzi o to, że się nie zgadzam na zakup tych autobusów, jeszcze jest związana z tym kwestia tego, że nie pójdzie za tym zmiana rozkładów jazdy. Tak? Kupujemy nowe autobusy, to będzie znaczny koszt dla miasta, dla komunalnika, ale nie zwiększamy liczby odjazdów autobusów na poszczególnych przystankach, co też zauważyli mieszkańcy w Państwa sądzie, że te autobusy jeżdżą zbyt rzadko. Tak? Nie jeżdżą na ulicę Poznańską, co ludzie tutaj często wskazują. I to może być problem. Problem, który polega na tym, że odzwyczajimy trochę naszych mieszkańców od korzystania z komunikacji miejskiej i w ciągu 2-3 lat, jak wskazuje mój ekspert, może być taka sytuacja, że 2-3-krotnie spadnie liczba osób jeżdżących autobusami. I to, co najbardziej jest tutaj kosztochłonne, spadnie liczba osób, które płacą cały bilet. Tak, bo ich nie stać na to, żeby czekać na autobus godzinę czy półtorej. Po prostu skorzystają z innych środków transportu. A jak Pan widziałby naszą komunikację miejską? Ja w zeszłym roku przedstawiłem koncepcję, którą opracował specjalista do spraw komunikacji, pan Marcin Banach. W tej koncepcji pozostałyby te autobusy, które mamy obecnie, Jelcze, na które ludzie de facto się nie skarżą, tak, że są, nie wiem, nieestetyczne, zaniedbane czy w złym stanie technicznym. Ta koncepcja przedstawiała dokupienie autobusów tej samej marki, co obniżyłoby znacznie koszty, bo wiadomo, że nie są to drogie autobusy i zwiększyłaby się liczba odjazdów. Autobusy praktycznie w szczycie miały jeździć co 15 minut, poza szczytem co 30-45 minut. Linie, które jeździłyby w naszym mieście, miały być skomunikowane. Bo teraz zobaczmy, że jest problem. Tak? Jeżeli ktoś jedzie z Falklandów i chce dojechać do Straży Granicznej, to de facto nie może się przesiąść. Tak? Moja koncepcja zakładała to, że będzie bilet czasowy, gdzie mieszkaniec będzie mógł się w ciągu tam 30 minut przemieścić w obrębie całego miasta, a linie były skomunikowane. Czyli na ulicy Sikorskiego można było się przesiąść i pojechać linią w stronę Straży Granicznej. Pojechać odwrotnie. Tak samo miało być tych linii więcej. Teraz zostały nam 2 linie. No i mieszkańcy, z tego co widać, nie są z tego zadowoleni. A może mniejsze autobusy spowodują, że z czasem będą te odjazdy częstsze i dzięki temu i uniknie się tłoku i mieszkańcy nie będą może tak narzekać na to, że zbyt rzadko jeżdżą autobusy miejskie? No, na jednej z Komisji Rozwoju Gospodarczego zapytałem się pana wiceburmistrza Degórskiego o to, czy planowane są zwiększenie liczby odjazdów i powiedział, że na dzień dzisiejszy takich planów nie ma, ponieważ mieszkańcy nie zgłaszają zastrzeżeń co do rozkładu jazdy.
Więc jeżeli mieszkańcy mają takie zastrzeżenia, to ja bym prosił, żeby jednak zgłaszali to do Urzędu Miasta. Jeżeli nie do burmistrza, to każdy czwartek o 12 dyżuruje przewodniczący Rady Miejskiej. Można do niego składać też takie petycje o zmiany rozkładu jazdy, czy to zwiększenie ich odjazdów, czy też poszerzenie linii o ulicę Poznańską. Bo widzimy, że ten osiedle rozrasta się. Powstaje specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, no, gdzie ludzie będą musieli tam dojechać. A nie wszyscy mają samochody. No i by przydało się, żeby można było korzystać z komunikacji miejskiej. Ma pan pomysł nie tylko na komunikację miejską, bo także na zmianę organizacji ruchu jednego z newralgicznych punktów naszego miasta. Tak, skrzyżowanie ulicy Daszyńskiego z ulicą Mazurską to jest w opinii wielu mieszkańców bardzo ciężki problem. Zauważyłem też taką kwestię, że dużo się mówi o tym, że jest problem, ale nikt tego problemu nie stara się rozwiązać, więc poprosiłem zaprzyjaźnionego pana Marcina Banacha, żeby opracował taką koncepcję zmiany organizacji ruchu. Może nie chodzi tu o zmianę organizacji, tylko wprowadzenie pewnych elementów. Ja może pokażę, na czym ma ta zmiana polegać. Bo ta koncepcja jest bardzo tania. Wiadomo, że w naszym mieście nie stać nas na drogie inwestycje, więc koncepcja polega na tym, że przy przejściach dla pieszych należałoby wybudować progi zwalniające wyspowe. Co oznacza progi wyspowe? To są takie, które pozwalają na przejazd komunikacji publicznej, czyli autobusy spokojnie przejeżdżają, nie najeżdżając na te progi. Zwalniane są tylko auta osobowe. Więc widzimy, że przed przejściem będą musiały zwolnić te samochody i będzie łatwo przejść pieszym przez te skrzyżowania. Bo największy problem jest z tym, że piesi nie mają jak przejść, a obecnie standardem jest to, że priorytet mają piesi, a nie auta. Więc myślę, że to by w znaczny sposób ułatwiło tutaj komunikację. Proponowana jest też zmiana też organizacji ruchu na ulicy Mielczarskiego, gdzie byłaby to jednokierunkowa ulica, tak? Czyli tak jak do tej pory widzimy, że tam parkują samochody, to ten pas przeznaczyć na parkowanie, tak? A jednostronny kierunek jazdy byłby tutaj też wskazany. Niektórzy mogą się tutaj też może do tej koncepcji odnieść w ten sposób, że za małe odległości są między tymi pasami. To proponowane jest, żeby ulica Moniuszki była strefą ruchu, tak? Gdzie od razu by nie było to skrzyżowanie ulicy, gdy wjeżdżamy w strefę ruchu. Ten problem tutaj odległości znika, a jak zauważymy, tam i tak się szybciej niż 20 km nie przejedzie, bo jest szkoła, jest przedszkole, jest tam taki ruch, że i tak szybciej niż 20 km na godzinę nie jedziemy. Ta koncepcja jest opracowana tylko po to, szczerze powiedziawszy, żeby tutaj pobudzić się do dyskusji publicznej osoby, które są odpowiedzialne za ruch w tym miejscu. To jest droga wojewódzka, ale de facto to jest ulica w drodze, w pasie drogi wojewódzkiej, więc taka koncepcja myślę, żeby zdała tutaj egzamin. Tym bardziej, że to nie byłaby droga inwestycja, tak? Bo progi wyspowe nie są jakimiś tam drogimi. Wbrew temu, co się uważa, że światła rozwiązałyby problem, to ja powiem, że nie bardzo, bo można by było zakorkować nie tylko ulicę Daszyńskiego, ale także ulicę Sikorskiego. Jeżeli światła by tutaj pojawiły się na ulicy Mazurskiej, ona jest dosyć krótka, tak, i już samochody wjeżdżające od strony Sikorskiego miałyby problem z włączeniem się do ruchu. I jakie reakcje na te koncepcje? Do tej pory tylko mieszkańcy się wypowiadają na ten temat. A jeżeli chodzi o osoby, które władają tą drogę, to jeszcze nikt się nie odezwał. Ja mogę tylko powiedzieć, że ta koncepcja jest udostępniona bezpłatnie, więc można z niej korzystać i nie ma problemu, żeby to wprowadzić. Ale do tej pory odzewu, tak jak pan mówi, nie ma. Nie ma. Jest odzew właśnie państwa, tak, że pytacie się o to. Zapraszam do dyskusji publicznej i do skorzystania z tej oferty. Zostawmy sprawy komunikacyjne, choć może tak nie do końca. Ostatnio burmistrz zaprezentował koncepcję dworca, jego modernizacji i dostosowania do dzisiejszych czasów.
Jak pan oceni tę koncepcję? Był pan na prezentacji? No ciężko teraz tak, w sumie to jest świeżo, to było wczoraj, tak, program nagrywamy w czwartek. Koncepcja z punktu widzenia wizualizacyjnego jest koncepcją, powiemy, zadowalającą. Nawet można powiedzieć, że jest świetna. Tylko zawsze jest pytanie takie, jakie są tego koszty. Tak? Wiemy, że coś, co jest piękne, też kosztuje. No, padła deklaracja burmistrza, że za 10 milionów to no, tej inwestycji nie wykona, więc mamy już granicę, tak? Do 10 milionów to ta inwestycja jest tutaj do realizacji. A pana zdaniem taki sensowny, realny koszt takiej inwestycji, ile mógłby miasto kosztować? Ze względu na to, że to jest obiekt chroniony, tak, przez konserwatora zabytków, to myślę, że co najmniej 6 milionów. Tak już uczy mnie doświadczenie, które tutaj nabywam w naszym samorządzie. No myślę, że ciekawym pomysłem jest to, że przeniesiony do tego budynku będzie komet. To myślę, że to by tutaj pomniejszyło koszty utrzymania tego budynku i w ogóle dworca. Wprowadzone by były też organizacje pozarządowe, więc ten budynek byłby, żyłby, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, to mogłyby być już nie tak duże, ale jednak cała inwestycja, nie wiem, czy nie przerosłaby nas. No właśnie, bo czy nie będzie takiej sytuacji, że sprawa dworca podzieli radę, tak jak choćby budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 4? Może być taka sytuacja, ale zauważmy, że jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, to de facto większość rady przychyliła się do budowy sali. Są moje problemy, jeżeli chodzi o funkcjonalność tej hali, tak? Jakie funkcje będzie spełniała. I tak samo myślę, że z dworcem. Jeżeli dobrze zostanie przedstawiona nam koncepcja wykorzystania tego dworca, to ja nie widzę problemów. Tak? Widzę problemy tylko w formie tej finansowej. Jeżeli już będziemy chcieli budować ten dworzec kolejowy, to ja bym pokusił się o lobowanie w zarządzie województwa, o zwiększenie częstotliwości odjazdów tutaj pociągów w naszym rejonie, bo jednak jakby nie patrzeć, dworzec to jest funkcja komunikacyjna, a nie funkcja organizacji pozarządowych czy spółek tutaj samorządowych, więc jeżeli jeszcze byśmy właśnie poparli to zwiększeniem liczby odjazdów, to inwestycja jest do wykonania. Na koniec pytanie o absolutorium dla burmistrza. Był pan jednym z radnych, którzy tego absolutorium by mu nie udzielili. Dlaczego? Jak to jest w pana opinii? Ja byłem za udzieleniem absolutorium. Przypomnę, że 14 radnych było za udzieleniem absolutorium dla pana burmistrza. Tak? Wśród tych radnych byłem ja, kolega Komorowski, no i dwóch innych radnych, więc no, nie wiem, skąd taka opinia, że byłem przeciwny. Przeciwna była, przeciw było czterech radnych, trzech się wstrzymało, więc taki był podział głosów. Więc jeżeli chodzi o absolutorium, to nie miałem zastrzeżeń, tym bardziej, że pozytywna była opinia komisji rewizyjnej, pozytywnie o absolutorium wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa, więc pod względem formalno-prawnym nie było tutaj do czego, że tak powiem kolokwialnie, się przyczepić. Absolutorium to nie jest też plebiscyt, czy lubimy burmistrza, czy nie. To jest tylko kwestia tego, czy budżet został wykonany, czy został prawidłowo wykonany. Wiemy, że Rada podejmowała uchwały, które podchodziły do budżetu, które zmieniały budżet, więc to wszystko formalnie wyglądało bez zarzutu. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studio. Dziś moim i Państwa gościem był radny Rafał Rypina, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie z pomysłem na organizację ruchu w naszym mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Mikrofon 50+, Maria Kaliszewicz.
Witam Państwa. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Mirosław Bogdanowicz. Witam Dzień Pana. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Panią. Miło nam. Mężczyzna kończy 50 lat. Czy to ma dla niego jakieś znaczenie? Czy to jest jakaś bariera? Czy te lata się podsumowuje? Czy snuje się jakieś plany, może troszeczkę inne na przyszłość? Jak to jest w Pana wypadku, w Twoim wypadku? Znamy się przecież, możemy mówić po imieniu. W moim wypadku przypuszczam, ja nie zauważyłem, że mam 50+. Staram się być zawsze aktywnym, młodym. Lubię bardzo ludzi młodych. Jestem na nich bardzo otwarty, ale również pamiętam o swoich koleżankach i kolegach. I wiem, że niekiedy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie w tym okresie, kiedy tracą pracę i mają problem, bo żyjemy rzeczywiście w naszym regionie, gdzie stopa bezrobocia jest bardzo wysoka, o miejsce pracy jest bardzo, bardzo trudno. Także rzeczywiście myślę też o nich i staram się, jak tylko umiem, podpowiadać, zachęcać, bo to jest też bardzo ważna sprawa, jeżeli jeden drugiemu podaje pomocną dłoń. Pan sam, Mirek, byłeś sam przez pewien czas bezrobotny. Proszę, powiedz mi, czy dla człowieka lubiącego pracować, lubiącego być aktywnym, to był bardzo trudny okres? Jak to w ogóle znosiłeś, taką sytuację? Znaczy, starałem się nie uzewnętrzniać tego, ale wewnątrz naprawdę chciało, szczególnie w okresie początkowym, to jest ta chęć wykonania porannej toalety i pójście do pracy, prawda? No ale są takie, a nie inne chwile, kiedy człowiek pozostaje na tym zasiłku bezrobotnych. W moim przypadku akurat to może mniej było odczuwalne, bo ja jestem rzeczywiście człowiekiem aktywnym i staram sobie pomagać w życiu, prawda? W tym czasie bardzo trudna była sytuacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mojej żony, więc bardzo dużo jej pomagałem. No, w każdym bądź razie jest to naprawdę taki okres, którego nikomu nie życzę i nie wspominam mile. Czy były jakieś momenty załamania, takie momenty, kiedy opadają ręce i ma się wszystkiego dosyć? Czy nie dopadło? Akurat w moim przypadku nie. Bo właśnie, ja mówię, bo ta aktywność praktycznie od lat młodzieńczych pozwalała mi to, że praktycznie realizowałem siebie w swoich pasjach, marzeniach, prawda, i starałem się realizować to. Dobrze, o tym porozmawiamy, o tych pasjach może troszeczkę później. Ale teraz mam kolejne pytanie. Czy to, że sam byłeś bezrobotny, przekłada się na twoje myślenie o ludziach, którzy pozostają bez pracy w jakiś inny sposób? Czy wtedy, kiedy pracowałeś, a później, kiedy byłeś bezrobotny, czy to myślenie jedno i drugie miało wiele wspólnego, czy też było nieco inne? Czy inaczej patrzyłeś na tych ludzi niepracujących? Zawsze patrzyłem inaczej na tych ludzi niepracujących i właśnie wykorzystałem szansę na stanowisku, w którym obecnie pracuję. Przystąpiliśmy z gminą do takiego programu Decydujmy Razem. To jest takie partycypacja oddolna, prawda? Myślenie o mieszkańcach i angażowaniu ich w problemy gminy. Przepraszam, ja chciałam zapytać, czy ten projekt, czy to wasze działanie dotyczy osób do 50, czy i 50+, czy dotyczy w ogóle ludzi w okresie, w którym powinni pracować? Akurat ten projekt dotyczył czegoś innego, bo tak? Po prostu był skierowany na turystykę. Taki sobie cel postawiliśmy, że będziemy szukali rozwiązań, żeby poprawić ruch turystyczny, obsługę turystyczną w Reszlu. I podczas pracy tego zespołu, który przy tym projekcie pracował, zrodził się pomysł, żeby właśnie między innymi poszukać takiego przedsiębiorstwa społecznego, tak zwanej spółdzielni socjalnej, która
mogłaby się doskonale zająć właśnie obsługą ruchu turystycznego. Czy to powiedzmy założyć jakąś małe muzeum, czy usługi przewodnika, czy po prostu prowadzenie jakiejś tam działalności. Także, czy nawet uszycie strojów. No i wokół wspaniałych takich legend, które funkcjonują w Reszlu, tworzyć imprezy związane właśnie z tymi legendami, upubliczniać je, zachęcać turystów, żeby odwiedzali Reszel i stąd właśnie ten pomysł na spółdzielnię socjalną. I powiem, że naprawdę wśród bezrobotnych, bo tutaj przedział wiekowy może był różny, ale w tym okresie od sierpnia ubiegłego roku do marca, powiedzmy, tego roku, spotkałem się praktycznie z ponad 100 bezrobotnych. I powiem, że było trudno znaleźć wśród nich 5 osób, bo wymóg ustawowy jest taki, że 5 osób może taką spółdzielnię utworzyć. Chcę powiedzieć, że na terenie powiatu kętrzyńskiego takowej spółdzielni nie ma, więc to by był taki wspaniały również element promocyjny, że moglibyśmy wykorzystać, że w Reszlu ta spółdzielnia powstaje. I powiem, że właśnie bardzo mocno się zawiodłem, szczególnie na osobach właśnie po 50+. Bo one chciałyby mieć gwarancji, nie umieją być otwarte na potrzebę. Ale skąd to wynika, że oni tego nie chcą? Jak myślisz? Chcą stabilności. No tak, każdy ale... chciałby pracować na umowę o pracę, a nie na jakąś tak zwaną śmieciówkę, prawda? No ale jest to praca. Jakakolwiek by to nie była młodzi, praca, to młodzi jest to właśnie, praca, więc właśnie jak? Młodzi są otwarci i dla nich podejście właśnie mi się bardzo podoba wśród osób młodych, że oni są otwarci, mogą pracować, aby z tego były pieniądze, nie myślą o przyszłej emeryturze, bo akurat chyba jeszcze nie jest ich pora i nie czas, żeby myśleć o emeryturze, chociaż dobrze, żeby mieli to już zabezpieczenie i pracowali na tą emeryturę. Tak. Ale tutaj ten program akurat dawał tak, że te umowy by były powiedzmy na umowę zlecenie i można by było, spółdzielnia odprowadzałaby składkę na ZUS, składkę zdrowotną. I... Dobrze, ale ja chciałam jeszcze dopytać, tak? W takim razie, jakie jest myślenie tych ludzi 50+, skoro spółdzielnia nie, skoro żadnej innej pracy nie ma, to z czego żyć? Jak żyć? Jak sobie radzić? O czym oni mówią? Jak oni mówią? Jak oni w ogóle żyją? Ja się bardzo na przykład jestem niemile zaskoczony takimi zachowaniami i nie wiem z czego to wynika naprawdę. Ja pomimo, że naprawdę wiele przeprowadziłem rozmów z tymi osobami, to naprawdę zaskakiwały mnie. Czy oni są długo bezrobotni? Może po prostu stracili już nadzieję na pracę? Może to, na to tak patrzeć? No, boją się na pewno ryzyka. To jest na pewno jeden z większych tych mechanizmów hamujących. Chcieliby już, powiedzmy, dotrwać na etacie do tej swojej emerytury. No, ale życie jest naprawdę takie, jakie jest. Tych miejsc pracy nie ma i po prostu trzeba w tej chwili być otwarty na te wszystkie sposoby, które na przykład samorząd oferuje, prawda, czy pracodawca. Naprawdę dzisiaj nie można, praca do nikogo nie przyjdzie, trzeba jej po prostu bardzo mocno trzeba szukać. Sobie samemu pomóc, tak? Dokładnie tak. No ale mimo wyciągania rąk, prawda, mimo pomocy ze strony samorządów, tak? No, u nas w naszym przypadku... nie chcą z tego skorzystać. Samorząd, a szczególnie burmistrz, zaangażował się do tego programu naprawdę i znalazł lokal, gdzie mogłaby ta spółdzielnia funkcjonować, praktycznie już był udostępniony. No ale mówię, cały szczegół tkwi w tym, że problem jest, bo w tym projekcie akurat musiała być osoba zatrudniona 50+, obowiązkowo. Mogło być to 5 osób w 50+, ale po prostu musiała być osoba w tym projekcie, przynajmniej jedna z grupy 50+.
Trudne to są sprawy niezwykle. Ja jakoś tak nie bardzo mogę wyobrazić, jak ci ludzie żyją. To dzisiaj, kiedy mają tak 50 i niewiele plusów, oczywiście żartuję w tym momencie, tak, ale kiedy będą rzeczywiście potrzebowali większej pomocy, pieniędzy na lekarstwa, kiedy będą starsi i niedołężni, co wtedy? Czy nie ma takiego myślenia, że przecież co dzień, prawda, to mi będzie trudniej? Co oni mówią? Czym oni się kierują? Rozumiem, że się boją. Czy nie wierzą, że mogą sobie pomóc? Nie wierzą, że sobie mogą. Boją się ryzyka, jak już powiedziałem. I nawet nie chcą skorzystać z tego, że ktoś im chce naprawdę przemyślał sprawę i chce, żeby przynajmniej bez jakiegokolwiek ryzyka przez rok czasu uzyskać wsparcie finansowe. Chociaż przez rok, prawda? Nie, no bo to jest akurat w tym przypadku to jest bardzo duże wsparcie, bo tak? 20 tysięcy na członka spółdzielni plus przez 12 miesięcy 1500 zł pomostówki, tak, które nie można tylko wydać na wynagrodzenie. Na wynagrodzenie trzeba po prostu zapracować, wypracować, natomiast wszystkie inne koszty związane z działaniem takiej i utrzymaniem takiej spółdzielni mogą być właśnie z tych tego wsparcia pomostowego. Czy z tych 100 osób, o których mówiłaś, dużo osób było bezrobotne, było po 50 plus? Nie, akurat może tych było najmniej ale, było. Ale przeważnie są to... Czy ich nie ma po prostu, czy oni pracują, czy oni nie zgłosili się? Może ich nie znalazłem, albo są w innym... Nie uzewnętrzniają siebie i nie skorzystali z tego zaproszenia, które do nich wysyłaliśmy, zapraszaliśmy, żeby przyszli, żeby pojechali, żeby zobaczyli, bo również jeździliśmy oglądać takie spółdzielnie funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i mogli zobaczyć, że rzeczywiście bezrobotnym udaje się, mają szansę. Rzeczywiście w naszym terenie trudno jest, dlatego że występuje ta sezonowość. I co w zimą? Co w zimą, prawda? Tak. Ale przy dobrym biznesplanie i pomysłach można naprawdę tak samo sobie doskonale poradzić i zimą. Czyli co możesz powiedzieć tym ludziom teraz, tutaj, publicznie? Głowa do góry. Głowa do góry. I dokładnie. Nigdy nie poddajemy się, bo po prostu... Bo warto spróbować, warto zaryzykować. Warto spróbować. Dobrze. A teraz może troszeczkę o prywatnych sprawach. Twoje dzieci dorosły, wyfrunęły w świat. Pewnie czekasz na telefon od nich. Oni czekają na telefon od ciebie. Jak to jest? Nie czekam. Mamy akurat tak dobrze, że mamy przez całą dobę możliwość rozmawiania ze sobą za darmo, więc każdy z nas, kiedy ma taką potrzebę, to po prostu albo dzwoni, albo po prostu wsiada w samochód i jeden do drugiego przyjeżdża. Rozumiem. A wtedy, kiedy byłeś bezrobotny, co twoje dzieci na to? No, akurat powiem, że największe wsparcie miałem w tym momencie u żony. U żony. No, bo dzieci, można powiedzieć, w tym czasie akurat syn pracował na terenie Niemiec, a córka na wybrzeżu, także akurat tego wsparcia od nich nie potrzebowałem, powiem tak. Rozumiem. Powiedziałabym tak, skoro tyle lat się jest tą samą żoną, tak, to później zdecydowanie na tą osobę można najbardziej liczyć. No, I warto być razem chyba. Nie, no, ja wiem, razem ważne, żebyśmy byli dla siebie, prawda? Myślę, że czy jesteśmy razem. Wiele małżeństw żyje, jeden mąż w Norwegii pracuje, tak. Żona jest tutaj i też pracuje, bo dzisiaj po prostu takie musimy życie. Być otwarci na to, żeby się przemieszczać i nie bać się, że jeżeli nam się tu nie udało, to już w innym miejscu też nam się nie uda. Nie, życie jest cały czas, ono się zmienia i my się zmieniamy, także nabywamy doświadczeń, raz może dostajemy, można powiedzieć, jak to mówią brzydko, po nosie czy tam batem, ale później przychodzi to, że ktoś otwiera te ręce i mówi, no dobrze, człowieku, jednak coś masz w sobie, bo każdy z nas ma jakieś predyspozycje. To nie można powiedzieć, że niczego nie umiemy. Tak. Naprawdę, ja powiem ten przykład wasz, tego konika mazowskiego.
To przecież to stowarzyszenie właśnie między innymi po to powstało, żeby siebie realizować w bardzo fajny i mądry sposób. No właśnie, jeśli chodzi o tego naszego konika tak zwanego, właśnie z Reszla była tutaj młoda osoba i pytała o spółdzielnię socjalną. Akurat ja byłam na dyżurze i rozmawiałam z nią. I mówiłam, że warto ryzykować. No skoro panie tutaj tak sobie radzicie, to może i my spróbujemy. Może rzeczywiście jesteśmy takim pozytywnym przykładem, ale też ty jesteś przykładem człowieka, który sobie radzi tak w każdej sytuacji, w sytuacji pracy i w sytuacji bezrobocia. A czy masz czas na pasję, czy masz czas na rozwijanie siebie? Co to takiego? Czym się zajmujesz w wolnym czasie? Pasja to właśnie to, że kocham muzykę. Realizuję się w tym, lubię bardzo folklor, lubię w ogóle kulturę ludową. I po prostu w tym, jeżeli ktoś coś lubi i w tym się odnajduje, bo powiem, moja pasja się realizuje co poniedziałek o 18 w sali Domu Kultury, gdzie mamy ją sami, tak jak wy stworzyliście te pomieszczenia na terenie Zamku Kęczyńskiego, tak samo my zrobiliśmy to wreszcie, tylko dużo, dużo wcześniej. I po prostu mamy tam się spotykamy, to jest nasza rodzina. Każdy, dlatego trwamy 27 lat, bo każdy z nas to lubi. I przychodzimy dla siebie i dla tego, co robimy. I dlatego trwamy. I wiem, że właśnie są chwile słabsze, trudniejsze, ale są i chwile radości i one są najpiękniejsze. Ja tak myślę, że ważne jest, skoro jesteście przez tyle lat, że możecie na siebie liczyć, prawda? I że czy to też jest taka jakaś forma terapii, forma wzajemnej pomocy w tym byciu przez tyle lat w stowarzyszeniu i w takim działaniu? To właśnie między innymi grupa to jest coś wspaniałego, która albo eliminuje, albo akceptuje. Przygarnia. Albo akceptuje. Mhm. Ale jeżeli są osoby w grupie i z którymi się po prostu, bo można na przykład ja z tobą nie będę do siebie pasował, ale już z kolegą, ale akurat z kolegą już będę miał wspólne zdanie i poprzez to, że byłem w tej grupie, już mam następnego przyjaciela, z którym mogę nawet porozmawiać o swoich problemach, czy zapytać go o jak to zrobić, czy jak to on zrobił, poradzić sobie wzajemnie, wymiana doświadczeń i rozmowa. Najważniejsza jest rozmawiać. Rozmowa. W waszym stowarzyszeniu w Reszelanach większość to 50 plus, tak? No akurat tak się składa, bo do 27 lat na scenie to siłą rzeczy jesteśmy już 50 plus. Chociaż są jeszcze młodsi. Chociaż powiem, nie wiem, tworzy się jakaś właśnie taka bariera między starsimi a młodszymi. Skąd to wynika? Dlaczego? Ja przynajmniej w moim odczuciu to jest właśnie z tego, że nie mamy kultury Warmiaków i Mazurów. Bo najczęściej jesteśmy osobami napływowymi, przyjechaliśmy z różnych stron. Tygiel Europy, tak? Tak. I po prostu. I to jest ten problem, bo na przykład byliśmy na spotkaniach teraz w miesiącu maju w górach. No to tam naprawdę i 70-letnia pani i 18-letni chłopak i oni sobie doskonale radzą i są w zespole, takich zespołów we wsi, gdzie byliśmy, to jest 3. Także to tylko można pozazdrościć, a u nas jednak każdy od siebie jak najdalej, zamykamy się w blokowiskach, staramy się tylko mieć jedne medium, telewizja. No teraz może tam niektórzy działeczka, ale tak, żeby się spotkać naprawdę sąsiad z sąsiadem, żeby sobie na przykład nawet te skromne piwo wypić razem. Czy siąść... Czy po prostu być razem, być tak? razem. Czy wziąć na przykład, pani haftuje... Porozmawiać, niech pani tak. mi pokaże, jak tym krzyżykiem się robi, prawda? I tak, nie ma takiego nie czegoś. Nie ma takiego czegoś. A zamykamy się, a to jest niepotrzebne. Bo bycie razem również wyzwala to, że stajemy się bardziej aktywni i wtedy możemy łatwiej znaleźć pracę dla siebie. To tak jak w małżeństwie, tak? Jak jedno drugie może wspierać, tak samo wydaje mi się, że powinno być w takim... No przecież Reszel to jest małe środowisko. Dokładnie tak. No może sytuacja ulegnie poprawie.
Miejmy taką nadzieję, tak? Ja wierzę w ludzi. Ja też. Niekiedy się na tym sparzyłem, ale powiem, że dobrze jest mieć, no może górnolotnie powiem przyjaciół, ale bez drugiego człowieka naprawdę jest dużo trudniej. Tak. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Mirosław Bogdanowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miło. Dziękuję.